Witam Was serdecznie i zapraszam Was do zrobienia ze mną takiej bombki grzybka. Zrobiłam go w takim kolorze do zestawu do moich dzwoneczków oraz gwiazdek. Linki do gwiazdek i dzwoneczków Wam zaraz tutaj wyświetlę. Do użycia, do zrobienia tego grzyba użyłam włóczki Yarn Orange Jeans w kolorze białym i różowym oraz szydełka 1,75 mm. Jeżeli macie ochotę na taki zestaw, zapraszam Was serdecznie. Grzybka zaczynamy od magicznego kółka i 6 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zaciskamy. I robimy dwa półsłupki w jednym oczku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i 12. Zaciskamy. Zaznaczamy sobie koniec okrążenia. I w następnym okrążeniu robimy jeden półsłupek i następnie dwa półsłupki w jednym oczku. I znów jeden półsłupek i dwa półsłupki w jednym oczku. I tak jeszcze 4 razy do końca okrążenia. Mamy mieć 18 oczek na koniec. Następnie robimy 3 okrążenia bez żadnej zmiany po 18 półsłupków w jednym okrążeniu. Po zrobieniu 3 okrążeń bez zmian będziemy zmniejszać, a więc robimy jeden półsłupek, a następnie zmniejszenie. Zmniejszenie robimy w taki sposób, że łapiemy dwie przednie nitki dwóch oczek razem i robimy półsłupek. I znów jeden półsłupek zwykły. I jedno zmniejszenie. Łapiemy jedno oczko za przednią nitkę, drugie oczko za przednią nitkę i robimy półsłupek. I w taki sposób jeszcze robimy 4 razy do końca okrążenia.
zmniejszenie. Półsłupek i zmniejszenie. I robimy 4 okrążenia bez żadnych zmian. 4 okrążenia po 12 półsłupków. 1, 2, 3. Po zrobieniu 4 okrążeń wypełniamy nogę naszego grzyba. Ja akurat wypełniam kulkę silikonową, ale jeżeli nie macie, a macie jakąś starą poduszkę, to możecie z jej środka wyciągnąć i wypełnić. Następnie robimy jedno okrążenie oczek ścisłych. 1, 2, 3. Nie wyszło mi. 3. Pięć, sześć, siedem. Zaznaczamy sobie koniec okrążenia. I teraz będzie dość ciężko, ponieważ ciężko się robi w oczkach ścisłych kolejne półsłupki, ale musimy zrobić już rozszerzenie. Robimy więc jeden półsłupek, a następnie dwa półsłupki w jednym oczku. Jeden i dwa. I znów. Jeden półsłupek w oczku. I następnie dwa półsłupki w jednym oczku. I tak robimy do końca okrążenia. Jeden półsłupek w oczku, następnie dwa półsłupki w oczku. Jak już doszliśmy do końca okrążenia, mamy 18 oczek w okrążeniu. Uzupełniamy. I poszerzamy w dalszym ciągu. Robimy dwa półsłupki i jedno zwiększenie, ale na koniec tego okrążenia będziemy zmieniać kolor. I robimy jeden półsłupek, drugi półsłupek,
I teraz dwa półsłupki w jednym oczku. Jeden i dwa. I znów. Jeden półsłupek. Jeden półsłupek. I dwa półsłupki w jednym oczku. I tak do końca okrążenia. Tylko, że na koniec będziemy zmieniać kolor. W moim przypadku, żeby to pasowało do mojej, do mojego zestawu, będzie to kolor różowy. Zostało nam ostatnie oczko, w którym robimy dwa półsłupki. Jeden i drugi. Ale tak jak już wspomniałam, będziemy zmieniać kolor, więc nie przerabiamy go do końca, tylko łapiemy za tą nitkę. Odrywamy naszą białą. Bierzemy nasz kolejny kolor. W moim przypadku jest to różowy. I kończymy półsłupek już tym różowym kolorem. Zawiązujemy dla pewności. I dajemy w środek. I teraz powiększamy ostatni raz. Robimy dwa pojedyncze półsłupki. Przepraszam, robimy trzy pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa, trzy. A następnie dwa półsłupki w jednym oczku. Jeden, dwa i znów trzy pojedyncze półsłupki, jeden, dwa, trzy, dwa półsłupki w jednym oczku, i znów jeden, dwa. I dwa półsłupki w jednym oczku i tak do końca okrążenia. Jak już doszliśmy do końca okrążenia, to tak po raz ostatni sobie powiększymy, żeby ta nasza czapka grzyba była troszeczkę szersza. I robimy cztery pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa, trzy. Cztery, następnie dwa półsłupki w jednym oczku i znów raz, dwa, trzy, cztery i dwa półsłupki w jednym oczku i tak jeszcze cztery razy do końca okrążenia. Jak już doszliśmy do końca okrążenia, tak robimy trzy okrążenia bez żadnych zmian. Jeden półsłupek w jednym oczku. I tak trzy razy. W robieniu czterech okrążeń bez zmian nasz grzybek się tak prezentuje. I teraz robimy zmniejszenia. Robimy cztery pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. I teraz robimy zmniejszenie. Tak jak robiliśmy tutaj, łapiemy dwa oczka, ale tylko za te pierwsze nitki zewnętrzne. I robimy półsłupek. I znów robimy cztery pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa,
i 4. I znów zmniejszenie. I tak jeszcze 4 razy do końca okrążenia. W następnym okrążeniu robimy 3 pojedyncze półsłupki. 1, 2, 3. Następnie zmniejszenie. I znów 3 półsłupki. 1, 2, 3. Zmniejszenie. I tak do końca okrążenia. W następnym okrążeniu będziemy robić 2 półsłupki i zmniejszenie. 1, 2 i teraz zmniejszenie. I znów 1, 2 zmniejszenie. I tak jeszcze 4 razy do końca okrążenia. Po skończeniu tego okrążenia będziemy uzupełniać nasz środek. I robimy ostatnie zmniejszenia. Jeden półsłupek. I zmniejszenie. I znów jeden półsłupek. I zmniejszenie. I tak do końca okrążenia. Teraz odrywamy tą różową nitkę, ale zostawiamy taki kawałek spory 40-50 cm, żeby nam starczyło na zawieszkę. Przeciągamy tą naszą nitkę. Uzupełniamy troszkę jeszcze tego grzyba. I teraz będziemy go zamykać. Tam nitkę dajemy do góry. I teraz mamy 12 oczek. I w każde oczko, ale nie łapiemy za dwie nitki, w każde oczko łapiemy tylko, za każde oczko łapiemy za tą zewnętrzną nitkę i przeciągamy tą nitkę roboczą. I znów ją dajemy do góry. Łapiemy za jedną nitkę zewnętrzną naszego oczka i przeciągamy. I znów do góry. Łapiemy za tą nitkę, przeciągamy. Jak już przeciągnęliśmy naszą nitkę przez wszystkie oczka łańcuszka, zaciskamy. A nasz grzybek nam się zamyka. Wygląda tak. Teraz bierzemy naszą nitkę. I jest ona z jednej strony tego oczka. Wkładamy w oczko. Wybijamy się po drugiej stronie. Wkładamy w oczko. I przeciągamy. I robimy oczko łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Dwadzieścia cztery. Przeciągamy tą naszą nitkę, zacisk. I teraz patrzymy, gdzie jest to nasze połączenie kolorów. Jest tutaj, więc nasz przód jest z tej strony. Bierzemy i przyczepiamy w taki sposób. Teraz bierzemy naszego grzyba, obracamy go do góry nogami i w drugim różowym rzędzie wbijamy się pomiędzy oczka i przeciągamy naszą nitkę. I robimy jeszcze jedno oczko. I tak wbijamy się w kolejną, pomiędzy kolejne dwa oczka i robimy półsłupek. I w kolejny i półsłupek. Jak już zrobiliście do końca, to ostatnie oczko robicie jako oczko ścisłe. Odrywacie tą różową nitkę. Przeciągacie. Tu można te dwie nitki związać dla pewności. Odciąć, żeby nie były takie długie i schować je w środek. Jeszcze troszkę wyrzucę, więc je skrócę. Nasz grzybek teraz wygląda tak i można na nim wyszyć białe kółka. Będzie wtedy wyglądał jak muchomor. Ja jeszcze biorę białą nitkę, białą włóczkę i wbijam się tutaj od góry i robię to samo co tutaj. Przekładam i półsłupek. I w następnym półsłupek i tak robimy dookoła, żeby to było w jednym rzędzie. Po zrobieniu całego okrążenia znów kończymy oczkiem ścisłym. Odrywamy. Przeciągamy. Nasz grzybek ma
Związujemy te nasze nitki. Chowamy w środek. Nasz przebieg wygląda tak.